Szymek z Leszna urodził się z wadą serca, zwężeniem tętnicy płucnej i niedorozwojem oczka. W 9 dobie przeszedł pierwszą operację na otwartym sercu. Wówczas to doszło do zatrzymania akcji serca. Pojawiły się powikłania w postaci wodogłowia. Na początku wakacji dla chłopca zorganizowano piknik charytatywny na lotnisku, z którego dochód przekazany został na operację Szymka w Niemczech. Chłopiec musi przejść dwie, jedną teraz, drugą, kiedy będzie miał 1,5 roku. Pieniądze były zbierane także na stronie siepomaga.pl. Dzięki promocji, ale przede wszystkim dobrym sercom udało się zebrać fundusze. Na listę dobroczyńców wpisali się także ci, którzy wzięli udział w charytatywnym maratonie sportowym. Ten odbył się w niedzielne popołudnie na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie. Były zajęcia jogi prowadzone przez Agnieszkę Sakowicz, zumba z Dagmarą Magdus oraz zajęcia crossfit z Przemysławem Błażejewskim. Ćwiczyli wszyscy, dorośli oraz dzieci. Biletem wstępu na maraton było potwierdzenie przelania pieniędzy na konto Szymka, minimum 5 zł. Katarzyna Wałkiewicz, mama chłopca, z którą rozmawialiśmy dziś, powiedziała nam, że czekają na wyznaczenie terminu operacji.